Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam serdecznie, oczywiście razem z panem Awokado w kolejnym odcinku serii Q&A, czyli moje odpowiedzi na wasze pytania zadawane w komentarzach. Przypominam, że w opisie filmu macie linki do poszczególnych pytań. Jak klikniecie w daną minutę, to po prostu przejdziecie od razu do mojej odpowiedzi. A my zaczynamy z kolejną dawką pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Dziękuję za kolejną dawkę wiedzy. Joanno, bardzo proszę o wskazówki, jakich produktów nie powinno zabraknąć na keto dla wsparcia naszej mikrobioty, aby nam narzec sprzyjających w jelitach bakterie i ustrzec się dysbiozy. Na keto czy nie, bardzo często to brak równowagi w dobrych i patogennych bakteriach powoduje nieprzyjemne dolegliwości, jak wzdęcia, zaparcia biegunki i inne. Keto to prawdziwa rewolucja dla naszej mikrobioty, jak i ile, aby stworzyć nasz nowy keto zdrowy mikrobiom. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że keto jest rewolucją dla naszych jelit bardzo często i dla mikrobioty. Natomiast często jest dobrą rewolucją i na przykład osoby, które miały pewne objawy dysbiozy typu SIBO, bardzo często te rzeczy przynajmniej na jakiś czas mijają, bo rzeczywiście na keto to nam się fajnie wycisza. Unikamy też pewnych produktów, które nieraz te dysbiozy powodują, natomiast źle zbilansowane keto w długim okresie czasu też będzie sprzyjało dysbiozom. Dlatego u niektórych osób właśnie na początku gazy, wzdęcia mijają na keto i u niektórych już tego problemu w ogóle na keto nie ma, a u niektórych osób po kilku miesiącach to się znowu na przykład pojawia albo się pojawia, chociaż tego wcześniej nie było. Więc warto być po prostu czujnym i uważnym i sprawdzać, czy nasze żywienie jest odpowiednie. Co jeść i ile? Ile, no to jest bardzo indywidualna kwestia, natomiast na pewno pod kątem dysbiozy, pod kątem naszej mikrobioty, to tutaj nie ma cudów, czy to jesteśmy na keto, czy nie. Warto postawić na nieprzetworzone produkty. Czyli jeżeli jemy bardzo dużo jakichś takich gotowców, czy jeżeli jemy produkty słabej jakości, nie wiemy z jakiego źródła, no to raczej nie będzie to sprzyjać naszej mikrobiocie, więc na pewno to jest punkt pierwszy, nieważne na jakiej diecie jesteśmy. Druga sprawa to błonnik. I wciąż jednak większość badań pokazuje, że do odpowiedniego namnażania bakterii, do takiej zdrowej mikrobioty potrzebujemy odpowiedniej ilości błonnika, więc po prostu ten błonnik warto sobie dostarczać. Niekoniecznie w suplementach, ale na pewno w odpowiednio zbilansowanym żywieniu. I tutaj na keto wcale ten błonnik nie musi być bardzo ograniczony, bo jeżeli jemy warzywa różne, zielone, awokado, jemy nasiona, pestki, to tego błonnika zazwyczaj dostarczamy sobie wystarczająco dużo, także po prostu pamiętamy o tym błonniku. Kolejna rzecz to kiszonki i różnego rodzaju fermentowane produkty. Jeżeli dobrze na nie reagujesz, to też będzie sprzyjać właśnie przy prawidłowej mikroflorze jelit, więc czy to kiszone warzywa, ogórki, kapusta są najczęstsze, ale różne rzeczy możemy kisić. Kiszone buraki, które będą miały mniej węglowodanów niż zwykłe, więc to też na keto jest wskazane. Czy na przykład kombucha, którą ja bardzo lubię, ta kiszona, taka japońska herbata fermentowana, to też będzie fajne rozwiązanie. No i pamiętajmy też o tym, że jak pokazują badania, węglowodany też są nam potrzebne, więc takie radykalne obcięcie węgli na kilka miesięcy raczej nie sprzyja prawidłowej mikrobiocie, więc jeżeli jesteś już po adaptacji, to po prostu zwiększ te węglowodany. Nie powiem Ci do jakiego dokładnie poziomu, ale do takiego, który będzie dla Ciebie optymalny. U wielu osób węglowodany netto na poziomie około 50 gramów na dzień są ok i pozostają w ketozie, czują się dobrze. Kolejne pytanie. Dlaczego dużo osób twierdzi i przekonuje, że na keto nie da się przytyć, bo nawet jeśli zjemy tłuszcz w nadmiarze, to on się nie wchłania, tylko wydala? To jest taki według mnie mit i duże uproszczenie, bo rzeczywiście mówi się, że jedz tłuszcz, spalaj tłuszcz, czyli będąc na keto będziesz chudnąć. I to zazwyczaj jest prawda, ale to nie jest tak, że nie możemy przytyć od nadmiaru tłuszczu. I teraz dwie rzeczy. Pierwsza taka, że według mnie kalorie też mają znaczenie i jeżeli będziemy mieć bardzo dużą ilość kalorii i nadwyżkę kaloryczną, no to po prostu przytyjemy. Natomiast i też należy pamiętać o tym, że tłuszcz ma 9
kilokalorii w jednym gramie, węglowodany i białko 4 kilokalorii, więc ten tłuszcz jest bardziej gęsty kalorycznie i to zazwyczaj na keto jemy mniej, a tych kalorii może być tyle samo, więc o tym pamiętajmy. Ale jest też druga rzecz taka i myślę, że stąd po części się to uproszczenie właśnie bierze, które przytaczasz, że jeżeli byśmy jedli sam tłuszcz, no to ciężko rzeczywiście od niego przytyć. Bo na przykład, jeżeli będziemy pić, nie wiem, wypijemy butelkę MCT, to nas tak przeczyści, że nie wyjdziemy, nie wiem, przez tydzień chyba z toalety. Czy jeżeli inne tłuszcze spożyjemy właśnie w nadmiarze. Ale zobaczcie, tutaj mówimy o wyizolowanym produkcie, czyli na przykład właśnie picie tych olejów, tak? Oleje nienasycone mogą też powodować biegunki w dużej ilości. Lepiej zrobić jakby taką adaptację do tych wyższych tłuszczów. No i wtedy taka biegunka tłuszczowa, no to po prostu wyjdzie to z nas, to co przyjęliśmy i to nie jest nic dobrego. Natomiast większość produktów nie ma samego tłuszczu w sobie, bo jak ktoś się na przykład obżera boczkiem, no to ten boczek to jest głównie tłuszcz, ale tam też jest. Jest przede wszystkim białko, nie? Jeżeli ten boczek jest jakiś kupiony w sklepie, to pewnie też będzie tam trochę węglowodanów, bo podczas produkcji tego boczku też zostały one użyte. Jeżeli na przykład jemy masło orzechowe, to zobacz, to jest mega zbilansowany produkt, tam jest bardzo dużo tłuszczu, to jest bardzo gęste kalorycznie. Ja to polecam właśnie przy nabieraniu masy na keto, jeżeli ktoś ma niedowagę, ale tam też są węglowodany i tam są też białka, więc tam jest połączenie tych wszystkich trzech makroskładników. Ciężko jest, oprócz właśnie jakby wypijania po prostu tych olejów, wyizolować sam tłuszcz. Od niego rzeczywiście prawdopodobnie nie przytyjesz od samego tłuszczu, ale to i tak wszystko, nawet jakby mając jeden posiłek, tak, gdzie dolejemy sobie na przykład 5 łyżek różnych olejów, no to w posiłku znowu mamy wszystkie makroskładniki. Więc można przytyć na diecie wysokotłuszczowej, jeżeli nie prowadzimy jej w odpowiedni sposób, albo jeżeli chcemy na niej przytyć, to też uważam, że jest to możliwe i mam na to osoby moich podopiecznych, którzy to potwierdzają. Kolejne pytanie. Czy Ty jako osoba doświadczona myślałaś, jak pomóc osobom w starszym wieku, które z przyczyn złego stanu zdrowia, na przykład osteoporoza lub artretyzm, mają problem z otyłością i chcą schudnąć? Przydałby się jakiś odcinek dla tych osób, które chcą wyjść z problemów zdrowotnych i schudnąć, a nie mogą ćwiczyć. Moi drodzy, ja jakby o keto w takim dojrzałym wieku już parę odcinków chyba nagrałam, natomiast większość moich filmów, większość tej wiedzy, którą się z Wami dzielę, jest tak naprawdę zarówno dla osób starszych, jak i młodszych, bo żywienie ketogeniczne jest jedną z niewielu, moim zdaniem, jakby już diet, chociaż wiecie, że nie lubię tego słowa, gdzie bez aktywności fizycznej, bez jakichś treningów, bo na przykład nie możemy, no bo tak to ja polecam, bo to po prostu pod kątem prozdrowotnym jest bardzo ważne, możemy rzeczywiście schudnąć i osiągnąć naprawdę fantastyczne rezultaty, więc keto tutaj wręcz sprzyja i to nie jest tak, że musisz trenować i być na keto, żeby schudnąć. Więc większość moich rad jakby jak najbardziej sprawdzi się u takich osób, tym bardziej, że i o tym też już mówiłam w keto Q&A wcześniejszych, na przykład kobiety po menopauzie nie potrzebują aż tak dużo węglowodanów, więc nawet właśnie takie keto po menopauzie jest nawet łatwiejsze i może nawet może niekoniecznie lepsze, bo ono jest dobre też dla młodszych, ale jest naprawdę całkiem korzystne dla osób w starszym wieku. Tym bardziej, że z czasem ta nasza wrażliwość insulinowa się pogarsza. Dlatego też my mamy jakby cukrzyca zazwyczaj, chociaż dotyka też już młodszych, ale zazwyczaj dotyka osoby starsze. Ta insulinooporność rozwija się z wiekiem, więc tutaj zdecydowanie żywienie niskowęglowodanowe będzie moim zdaniem korzystne. Oczywiście zakładając, że będzie to zbilansowane, zdrowe i zachowamy też pozostałe czynniki, które wpływają na nasze zdrowie. Czy na keto jest możliwość wypicia raz na jakiś czas kawy z mlekiem, ale krowim? Bardzo mi brakuje typowej białej kawy. Z mlekiem roślinnym to nie to samo. Rzeczywiście często słyszę taki argument. Boję się, że cukier mleczny wyrzuci mnie z ketozy. Może mleko bez laktozy byłoby w tym wypadku lepsze lub wzięcie do takiej kawy tabletki metforminy. Naprawdę ze wszystkim sobie radzę na keto, ale białej kawy brakuje mi najbardziej. I tutaj Izabela między innymi w komentarzach tam doradzała bardzo, zresztą dobrze, odnośnie tego, że jak już jesteśmy po adaptacji, to różne rzeczy możemy jeść, które nawet mają więcej węglowodanów. Natomiast jeszcze odpowiedź, nie martwiłabym się akurat o makro, bo węgle można kontrolować, ale raczej o skoki cukru, insuliny po takiej kawie. W końcu glikemia jest ważna na keto, ja mam na dodatek insulinooporność. No i właśnie,
Rzeczywiście mleko ma laktozę, więc tam jest ten cukier mleczny. Jak dodajemy sobie taką niewielką ilość tego mleka do kawy, to nie podniesie nam jakoś bardzo węglowodanów. Gorzej jest, jak pijemy mleko z kawą, a nie kawę z mlekiem, na adaptacji. Natomiast ogólnie do tej kawy z mlekiem można wrócić, pod warunkiem, że my nie reagujemy źle na mleko. I tutaj w moim ostatnim wtorkowym odcinku mówiłam o właśnie nietolerancjach pokarmowych i alergiach, które mogą nas dotyczyć, jeżeli chodzi o mleko, ale też mleko ma wysoki indeks insulinowy, więc ja rzeczywiście obserwuję to, że osoby z insulinoopornością, które jeszcze z nią walczą, bo tak, możemy się jej pozbyć, jeżeli jesteśmy dłużej na keto i wtedy być może to mleko już Ci nie będzie szkodzić, ale rzeczywiście przy insulinooporności, przy cukrzycy dobrze jest ten nabiał ograniczyć albo wykluczyć. Czy możesz pić kawę z mlekiem? Być może tak. Warto sobie na przykład przed tą kawą i po tej kawie zbadać właśnie glukozę, czy nie masz bardzo dużego wyrzutu samej glukozy, więc to będzie jakaś wskazówka. Czy wypicie kawy, mleka bez laktozy, no jeżeli masz problem z laktazą, to tutaj znowu odsyłam Cię do mojego ostatniego wtorkowego filmu odnośnie alergii i nietolerancji pokarmowych i ich rozróżnienia. Jeżeli masz problem z nietolerancją laktozy, to zdecydowanie tak, ale jeżeli to są białka mleka, na które masz alergię pokarmową, to nie będzie to miało większego znaczenia. Natomiast wzięcie metforminy, no pod kątem tego, żeby obniżyć ten skok glukozy, tak, jeżeli naprawdę źle na to reagujemy, ale mówię, niewielka ilość tego mleka do kawy i na przykład jeszcze wrzucenie tego, jakby wypicie tej kawy zaraz po posiłku, a nie zupełnie na czczo, raczej będzie przynosiło w miarę dobre rezultaty, także to wszystko trzeba dopasować indywidualnie. Jak ja bym się napiła kawy z mlekiem, to bym miała biegunkę i w ogóle tego nie robię. Warto też sobie poszukać różnych może rodzajów tego mleka roślinnego, bo na przykład mleko owsiane też ma sporo węglowodanów, ale na przykład mi ono smakuje do kawy i jeżeli już piję kawę z mlekiem, to właśnie na przykład sięgam nieraz po owsiane w niewielkiej ilości, bo tutaj węglowodany swoją drogą, no ale smak też swoją drogą i to, co możemy spożywać, a czego nie. Pytanie dotyczące zaburzeń psychicznych i depresji. Niektóre materiały mówią o tym, że ketoza pomaga. Pytanie, czy IF popołudniowy będzie ok? Odnośnie tego IF-u popołudniowego to nie do końca rozumiem Twoje pytanie. Jeżeli chodzi Ci o to, czy mając depresję możemy być na keto i jeść w godzinach popołudniowych, to zależy. Prawdopodobnie tak, chociaż tak jak nieraz mówię, jedzenie zgodnie z naszym rytmem dobowym, czyli w pierwszej połowie dnia, czyli tak zwany early time restricting feeding, czyli to okno poranne u wielu osób sprawdza się lepiej, bo tutaj zaburzenia depresyjne też mają związek z naszymi hormonami. Natomiast ogólnie temat szeroki jak rzeka, chyba zrobię na ten temat w ogóle odcinek, ale w skrócie. Rzeczywiście badania naukowe potwierdzają to, że dieta ketogeniczna może pomagać przy wielu zaburzeniach i może być taką, nawet jest, szczególnie za granicą, taką terapią wspierającą na przykład wychodzenie z depresji. I dlaczego tak się dzieje? W skrócie, choroby w ogóle wszystkie neurodegeneracyjne typu Alzheimer, epilepsja czy nawet bóle migrenowe głowy, ketoza i ciała ketonowe krążące w naszym mózgu zazwyczaj poprawiają nasz stan zdrowia. Dlaczego? Bo tutaj jakby jeszcze nie wszystko jest w 100% potwierdzone naukowo, ale badania pokazują, że one zwiększają substancje, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o nasze przepływy neuronalne. I to jest na pewno duża rzecz na plus. Poza tym zmniejszają się stany zapalne, bo ketony mają działanie przeciwzapalne, więc stany zapalne w mózgu, które wywołują właśnie te choroby różnego rodzaju, czy nie wiem, stany depresyjne, no te stany zapalne się niwelują. Więc to jest kolejny jakby powód. I te ciała ketonowe mają też właśnie takie działanie neuroprotekcyjne, czyli wspierają nasze mitochondria, które też są w tych procesach bardzo ważne i też obniża się właśnie ten stres oksydacyjny. Więc wszystkie te procesy wpływają na to, że osoby, które nie mają problemów zazwyczaj na keto pod kątem takim umysłowym czują się dużo bardziej skuteczne, czują się lepiej. A osoby właśnie, które mają różnego rodzaju schorzenia, problemy natury psychologicznej, też nieraz odczuwają poprawę. I jeszcze na koniec pytanie od Marka. Co w przypadku dwutygodniowego wyjazdu na wakacje? Jedliśmy posiłki dość wysokowęglowodanowe, czy powrót na ketozę trwa wtedy też miesiąc?
załóżmy przy stażu na keto 10 miesięcy. Drogie Marku i inne osoby, które są na wakacjach i zastanawiają się, jak wrócić do keto po wyjeździe, nie jest tak, że to zawsze jest miesiąc. W ogóle nigdzie naukowo nie jest potwierdzone, że ketoadaptacja musi trwać miesiąc. To jest taka przyjęta umowna wartość. Natomiast adaptacja jest procesem. I tak naprawdę im dalej w nim jesteśmy, tym jesteśmy w tym bardziej zaawansowani. To tak jak, nie wiem, czy to możemy porównać do jazdy na rowerze, no ale jakby ktoś przez kilkanaście lat nie jeździł na rowerze, to pewnie nie jeździłby tak dobrze po raz pierwszego dnia, jak wcześniej. Natomiast jakieś tam umiejętności zatracamy, ale w większości rzeczy się nie zapomina. Nasze komórki, nasz organizm też raczej tak bardzo nie zapomina. I to nie jest tak, że wszystko robimy od zera, ale to właśnie zależy, jak bardzo zaadaptowani byliśmy wcześniej. Jeżeli ty jesteś na keto 10 miesięcy i jakby czułeś się świetnie i czułeś, że jesteś w keto, to prawdopodobnie ten powrót nawet może trwać kilka dni albo tydzień. To zależy też, jak sobie tą readaptację przeprowadzimy do stanu ketozy, bo można sobie ją przyspieszyć i o tym też wielokrotnie mówiłam. Także nie jest tak, że musisz na nowo przechodzić adaptację. Niektórzy robią sobie, nie wiem, 24-godzinny post i już powoli wchodzą w stan ketozy. Także jest to indywidualne i tak jak mówię, im bardziej jesteśmy w czymś zaawansowani, tym lepiej sobie z tym radzimy. To może bliżej niż do roweru, to jest tak jak na przykład do nauki języków obcych. Ja z francuskiego byłam naprawdę dobra. Teraz tego języka francuskiego praktycznie w ogóle nie używam, bo z języków obcych posługuję się tylko angielskim tak na co dzień. No i mój francuski kuleje. Jakbym pojechała do Paryża, to pewnie pierwszego dnia bym miała stresa, ale za parę dni już bym się ogarnęła i już by mi to mówienie w tym języku jednak obcym szło lepiej. Natomiast jeżeli jesteśmy właśnie zaadaptowani do keto, to nasz organizm tego wszystkiego tak łatwo nie zapomni. Szczególnie jeżeli to jest krótki okres czasu, tak? Jeżeli wyjeżdżasz na 2 tygodnie, a nie na 2 lata, wychodzisz z ketozy, no to też jest zupełnie inna historia. Dobrze, moi drodzy, czekają na nas kolejne pytania, ale odpowiedzi to już za tydzień. Ja pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!